A chciałbym po prostu dzisiaj wspólnie z Państwem przeczytać fragment Księgi Rodzaju, konkretnie opowieść o patriarsze biblijnym Jakubie. Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Padan Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za swą żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan wysłuchał go i Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna. A gdy walczyły z sobą dzieci, w jej łonie pomyślała: jeśli tak bywa, to czemu mnie się to przytrafia? Poszła więc zapytać się o to Pana, a Pan jej powiedział: dwa narody są w Twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z Twych wnętrzności, jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta i wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem. Nazwano go więc Ezaw. Zaraz potem ukazał się brat jego trzymający Ezawa za piętę. Dano mu przeto imię Jakub. Izaak miał lat 60, gdy mu się oni urodzili. Sam początek historii dwóch braci można powiedzieć, że jest pewnym streszczeniem już tego wszystkiego, co nastąpi dalej. I tak możemy powiedzieć w odniesieniu do tego konkretnie opowiadania, ale może jest to też dobry pretekst, żeby wspomnieć o tym, że w ogóle warto spojrzeć na całą Księgę Rodzaju jako na takie właśnie streszczenie, pewną zapowiedź tego wszystkiego, co się wydarzy dalej. Dlaczego? No bo tutaj się liczą przede wszystkim imiona patriarchów. Jakub, jak się dowiemy pod koniec, to również Izrael. Natomiast Ezaw to Edom. I to jest w tym wytłumaczeniu, o które prosi ich matka Rebeka. Dwa narody są w Twym łonie. To, co się dzieje między Twoimi synami, dotyczy Twoich synów, ale tak naprawdę mówi coś więcej. Mówi bowiem o dziejach dwóch narodów. I można czytać Księgę Rodzaju rzeczywiście w takim kluczu. W kluczu tego, że imiona występujących w niej bohaterów są równocześnie imionami starożytnych narodów. Narodów, które były sąsiadami Izraelitów, z którymi wchodzili w różnorodne interakcje. Większość z nich to rzeczywiście były reakcje kończące się konfliktem, bo były to albo narody najeźdźców, albo narody, z którymi walczyły, albo w końcu takie narody, które udało się podbić. I ten fakt sprawił, że szczególnie w etapie takiej burzliwie rozwijającej się biblistyki na początku epoki nowożytnej czy też nowoczesnej, zaczęto kwestionować w ogóle historyczność tej księgi. Bo skoro można wytłumaczyć dzieje postaci opisanych przez analogię do globalnie ujętej historii, do pewnych stosunków geopolitycznych w tym regionie, to może zwyczajnie źle czytamy tę księgę, interpretując ją jako sagę o konkretnych ludziach. Może jest to jakaś przypowieść, może jest to po prostu metafora, alegoria, może symbol odnoszący się do czegoś innego. I zaczęto w związku z tym podważać samą historyczność tych postaci. Księga ta została spisana, zredagowana kilkanaście wieków po domniemanym czasie wydarzeń, bo mówimy o czasie uprowadzenia babilońskiego, czyli to będzie VI, niektórzy nawet na V wiek to powstanie tej księgi przesuwają. Natomiast historia, która jest w niej opisywana, jest najczęściej datowana na XVIII wiek, przed Chrystusem oczywiście. Jest to taka tradycyjna datacja. Więc czemuż by tak nie miało być, że ktoś sobie po prostu w tym VI wieku, no a nawet choćby w VIII czy w IX, chciał opisać sytuację Izraela, no i użył do tego takiej opowieści od początku do końca wymyślonej. To była taka tendencja, co jakiś czas się jeszcze echem odbije, szczególnie na początku.
Później wraz z badaniami archeologicznymi, które miały w ogóle ostatecznie przypieczętować te teorie, okazało się, że jednak całkiem sporo wskazuje na to, że te historie nie są jakimś sztucznym tworem, bo bardzo wiele zwyczajów, i o paru takich sobie dzisiaj powiemy, opisanych w tej księdze, zupełnie nie pasuje do żadnego innego, późniejszego kontekstu historycznego. Będą pewne zwyczaje prawne, które z naszej perspektywy są dziwne, ale również z perspektywy Izraelity żyjącego w VI wieku, a nawet z perspektywy Mojżesza, też byłyby trudne do wytłumaczenia, jeżeli nie naganne. Ja we właściwym miejscu wspomnę o tym. I okazuje się, że badania archeologiczne potwierdziły, że takie dziwne dla nas prawa jak najbardziej istniały u ludów ościennych mniej więcej w XVIII wieku przed Chrystusem. I są one charakterystyczne właśnie dla takich wędrownych plemion koczowniczych, pasterskich, które te tereny zasiedlały. A dlaczego nie mamy innych dowodów na istnienie rzeczywiste Abrahama, Izaaka czy Jakuba? No musimy sobie powiedzieć, że chociaż z perspektywy Biblii jest to rodzina uprzywilejowana, że chociaż dla losów świata jest bardzo ważna i potomkowie ich odegrają bardzo ważne znaczenie, no to z perspektywy ich czasów to nie jest nic więcej jak jeden z bardzo wielu klanów, które na tych terenach żyły. To ani nie był dwór Faraona, ani to nie byli jacyś królowie akkadyjscy, żeby mieli po sobie jakieś ślady zostawić. Była to jedna z wielu rodzin koczowniczych, które nie pozostawiły po sobie żadnych dokumentów pisanych. A zatem jedyne, ale aż źródło, które mamy, bo która inna rodzina mogłaby się takim wykazać, to jest Księga Rodzaju, będąca zapisem pewnych, jak się okazuje, bardzo starych tradycji ustnych, no i to porównanie również z innymi ludami żyjącymi w tym czasie, z ich obyczajami. Rachela nadaje, jak wspomniałem, imiona swoim synom i te imiona, jak to wszystkie imiona w Księdze Rodzaju w szczególności, są znaczące i to zawsze jest jakaś gra słów. Jest imię i musi być jakieś zdanie, które wyjaśnia. I tak Edom zostaje nazwany tak, Edom to znaczy czerwony, no ponieważ, i to jest jedno wytłumaczenie, był on przy narodzinach czerwony, czy też pokryty krwią. Wytłumaczenie bardziej naturalistyczne, związane już z tym konkretnym ludem, z Edomitami, można bardzo łatwo znaleźć. Jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek był w Jordanii albo chociaż widział jakieś zdjęcia, na przykład ze starożytnej Petry, znanej dobrze z filmów z Indianem Jonesem i nie tylko, to są oczywiście tereny pustynne, górzyste, a góry te i piasek są koloru czerwonego. Zatem od koloru krainy, kraina ta, a przez to jej mieszkańcy Edomici, no byli nazwani ludem czerwonym. Co ciekawe również, jest kolejne zdanie, które mówi, że Ezaw był cały pokryty owłosieniem, to byśmy powiedzieli Sa'ir, natomiast Se'ir to jest dokładnie nazwa gór, które znajdowały się w Edomie. A zatem mamy tutaj właśnie przykład, że pewne cechy danego narodu, które miały jakieś pochodzenie często bardzo naturalne, są związane nie tylko imieniem, ale pewnymi cechami charakteru. I możemy powiedzieć, że zarówno Ezaw Edom, jak i Jakub Izrael będą też takimi wzorami, reprezentantami pewnych typowych cech, czy też cnót danych narodów. No, nie trzeba chyba tutaj uprzedzać, że taką główną cechą Jakuba to będzie jego spryt, co ma być cnotą wszystkich jego potomków. Trochę więcej problemów jest z imieniem Jakub. Znaczy jest takie słowo Akeb, które można na dwa sposoby tłumaczyć. Pierwszy to znaczy pięta. I mamy tę opowieść o tym, że Jakub trzyma Ezawa za piętę, kiedy wychodzą z łona matki. Inne wyjaśnienie pojawi się w takiej skardze Ezawa na Jakuba,
że Jakub jest tym, który zajął podstępnie jego miejsce. I to również wiąże się z tym słowem Akeb. Prawdopodobnie jednak to imię ma jeszcze trzeci rodowód i chodziłoby po prostu o tego, który jest ochraniany, no domyślnie przez Boga. Do tego znaczenia, do tego imienia powrócę na koniec. Natomiast może warto jeszcze na początku powiedzieć sobie, o co w ogóle walka w tej księdze się toczy, ta przynajmniej na początku. O przywilej pierworództwa. I myślę, że mając też kontekst Pisma Świętego, słuchając nieraz Ewangelii czy czytań, wyrabiamy sobie pojęcie, że musiało być to coś na pewno ważnego. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważnego? Mamy do czynienia z cywilizacją ludów koczowniczych, gdzie były ważne, gdzie jedna rzecz była szczególnie ważna, no to była liczność potomstwa. Błogosławieństwo, płodność i potomstwo są ze sobą nierozerwalnie złączone, co też bardzo jasno widać w słownictwie z tym związanym. Dlaczego? No, z powodów bardzo prozaicznych. Jeżeli to były ludy pasterskie, no to potrzebowały paszy dla trzód. Ta pasza często była na wagę złota. I jeżeli na przykład na danym terenie pojawiły się dwa konkurencyjne klany, to oczywiście dochodziło do pewnej konfrontacji i wówczas zwyciężał silniejszy. Ta konfrontacja oczywiście mogła też przebiegać w sposób bardzo pokojowy i taki przykład też mamy w Księdze Rodzaju, kiedy kilka rozdziałów wcześniej biblijny patriarcha Abraham, wędrujący ze swoim bratankiem Lotem, dochodzą do sytuacji, kiedy mają tak liczne stada, że łąki nie są w stanie ich wyżywić. I wówczas Lot wybiera wydające się wówczas jako lepsze pastwiska otaczające Sodomę i Gomorę, natomiast Abraham udaje się na tereny pustyni, wyżyny judzkiej. Czyli ta konfrontacja mogła wyjść bardzo pokojowo, no ale najczęściej to jednak był argument siły, a wówczas liczyło się jak najliczniejsze potomstwo. Źle by było wówczas również nadmiernie dzielić majątek. Dlatego większość dziedziczył zawsze pierwszy syn, pierworodny, reszta miała mu być w jakiś sposób poddana. Najczęściej mogli otrzymać jakiś skromniejszy udział w majątku ojca, natomiast tak naprawdę musieli radzić sobie sami. A zatem gra toczy się naprawdę o bardzo dużo. Gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu, Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw bardzo znużony i rzekł do Jakuba: daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony. Dlatego nazwano go Edom, czyli mamy tutaj też drugie alternatywne wytłumaczenie, znowuż Edom jest związany z czerwienią, ale posłuchajmy kawałeczek dalej. Jakub odpowiedział: odstąp mi najprzód twój przywilej pierworództwa, rzekł Ezaw, skoro niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworództwie? Na to Jakub: zaraz mi przysięgnij. Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił swe pierworództwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw zlekceważył przywilej pierworództwa. Mamy sytuację końcową, że ostatecznie to Jakub, zresztą tak zapowiedziało proroctwo, będzie tym, który będzie dziedziczył. Tymczasem natura przynajmniej zadecydowała inaczej. Wszelkie prawa pierworództwa ma pierwszy, czyli Ezaw. I mamy pierwsze wyjaśnienie tego faktu w postaci bardzo, myślę, że znanej opowieści o tym, jak to Ezaw sprzedał swoje pierworództwo za miskę soczewicy. No i ta opowieść jest kontrowersyjna co najmniej z kilku powodów i co najmniej kilku powodów może nas dziwić. No po pierwsze, co to za targ? Za miskę soczewicy sprzedać przywilej pierworództwa, no czyli tak naprawdę bilet na całe życie. Ale może nas też tak naprawdę zbulwersować postawa Jakuba.
ma umierającego niemalże z głodu brata i zamiast go tak bezinteresownie poczęstować, on dobija w tym miejscu targu. Zacznijmy może zatem od pierwszej historii, od pierwszego pytania. Co to za dziwny zwyczaj i czy w ogóle to możliwe, żeby taka umowa była ważna? I to jest ten właśnie pierwszy przykład praw, które już nawet z późniejszej perspektywy były dosyć nieczytelne, które to wyjaśniają. Otóż w prawie hurtów można było zrzec się pierworództwa w zamian za ucztę. Mamy więc bardzo analogiczną sytuację. Ezaw w zamian za coś do jedzenia oddaje przywilej pierworództwa, natomiast nie mamy żadnych wątpliwości, że ucztą soczewicy nazwać nie można. Jest to sytuacja absurdalna, jakaś parodia takiego traktatu. I to kieruje nas też w stronę oceny autora biblijnego, oceny, w jaki sposób Pismo Święte odnosi się do tej sytuacji. Bo okazuje się, że problemem nie jest tutaj zachowanie Jakuba, ale zachowanie Ezawa, który tak nisko ceni przywilej pierworództwa, że jest w stanie oddać go za bezcen. Ta sytuacja może nam się wydać bardzo naiwna i co to ma z nami wspólnego. Natomiast chciałbym Państwu przeczytać fragment innej księgi, księgi proroka Jeremiasza, w którym mamy opisaną bardzo podobną sytuację, ale w której może trochę będzie nam łatwiej się odnaleźć. Pan Bóg skarży się na swój lud, który dopełnił się odstępstwa. To odstępstwo jest podwójne, z jednej strony religijne, z drugiej strony również polityczne, ponieważ Izraelici w momencie sytuacji kryzysowej nie ufają prorokowi, nie ufają też Bogu, żeby żyć tak, jak toczą się wypadki wobec nawały babilońskiej, że mają nawet się poddać Babilończykom, że taka jest wola Boża, ale szukają pomocy u Egipcjan, czyli swoją drogą od tych, od których Bóg ich wcześniej uwolnił. Od Egiptu, który, jak pokazała historia, wcale nie jest w stanie ich od naporu z północy uwolnić, ponieważ w tym momencie przeżywał swój kryzys. Podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny. Cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Trochę może co do tego obrazu. Jak myślę, nie trudno się domyślić, towarem na wagę złota w tym klimacie, w tej strefie geograficznej jest woda. I dzisiaj również, jeżeli jakieś miasteczko, czy to palestyńskie, czy to izraelskie, chce się wykazać, chce się pochwalić, że jest bogate, to wówczas co robią? Nie budują jakiegoś wielkiego centrum handlowego, nie zakładają jakichś placów zabaw, ale kiedy mamy do czynienia z główną drogą, główną arterią, to na środku zostawiają pas zieleni i dbają o to, żeby nawet w porze suchej ta trawa była zielona, a najlepiej jakby jeszcze jakieś palmy tam rosły. Muszą na to iść gigantyczne pieniądze, żeby w tym klimacie ta trawa rzeczywiście mogła być zielona. Jest to coś, co jest na pewno na pokaz, bo raczej dużego pożytku z tego nie ma. Woda jest na wagę złota. Co zrobić z wodą w czasie pory suchej? Skąd ją wziąć? Można na przykład zainwestować w cysterny. Co to były cysterny? To były groty utworzone w sposób naturalny, potem też często pogłębione, często również zagipsowane, czy potem już też przy użyciu później cementu zabezpieczone, żeby ta skała nie przesiąkała. I w czasie pory wilgotnej zbierano w nich wodę. One były zasłonięte z góry tak, żeby ta woda nie parowała. To była idea, że ten zbiornik musiał być pod ziemią, żeby był ukryty. I na czas pory suchej liczono, żeby ta woda wytrzymała.
Oczywiście co jakiś czas tam jakieś bakterie mogły się wkraść, więc ta woda to nie była woda źródlana. Jak ktoś by znalazł takie źródło wody żywej, no to to w ogóle było szczęście największe, jakie mogło go spotkać. Większość musiała się zadowolić tymi cysternami. I z jaką sytuacją tutaj mamy, mówi prorok Jeremiasz, opuszczono źródło wody żywej, czyli takie szczęście, o jakim w ogóle nawet nie byłoby co marzyć. A wybrano cysterny i to jeszcze cysterny popękane, które łudziły, że pozwolą zabezpieczyć się, natomiast tak naprawdę groziły śmiercią spragnienia, ponieważ wody nie utrzymały. I odwołując się już trochę bardziej do naszego kontekstu, to można tę sytuację, o której mówi prorok Jeremiasz, określić jako definicję grzechu. Na czym polega grzech? Grzech, jak każdy czyn, jest wyborem jakiegoś dobra. Natomiast jest takim wyborem, w którym odrzucamy coś bardzo, bardzo cennego, aby wybrać coś, co jest lichej, jeżeli w ogóle jakiejś wartości. Grzech w tym kontekście to jest oddanie skarbu za jakieś śmieci. To jest mniej więcej to, o czym mówi prorok Jeremiasz i to jest dokładnie ta sytuacja, ten przykład, który podaje Biblia w Księdze Rodzaju z Jakubem i z Ezawem. Grzech Ezawa polega przede wszystkim na głupocie i na pozbyciu się tego, co jest najcenniejsze i oddaniu w zamian no, za coś, co ma jakąś wartość, natomiast taką wartością nie jest. Tu już kończę ten nawias, bardzo polecam czasem takie właśnie pytanie na rachunek sumienia, bo my z reguły zła dla zła nie pragniemy. Pragniemy jakiegoś dobra i może to jest dobrze czasem zobaczyć, jakie dobro na jakie wymieniamy i czy gdzieś rzeczywiście zyskujemy, czy przypadkiem właśnie nie tracimy. Grzech jest zawsze takim słabym targiem, chociażby w ten sposób, że za jakie by to nie miało być dobro, płacimy cenę świętości, płacimy cenę łaski Bożej. Ale przejdźmy dalej do tej drugiej, myślę, że bardzo znanej historii, o tym, w jaki sposób Ezaw stracił pierworództwo. Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już nie mógł widzieć, zawołał na Ezawa swego starszego syna. Synu mój, a kiedy ten odezwał się jestem, Izaak rzekł, oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, idź na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię, podaj mi ją, abym jadł i abym ci pobłogosławił, zanim umrę. Rebeka słyszała, co Izaak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, rzekła do swego syna Jakuba, słyszałam, jak ojciec rozmawiał z twoim bratem Ezawem i dał mu takie polecenie. Przynieś dla mnie coś z polowania i przyrządź smaczną potrawę, abym zjadł i pobłogosławił cię wobec Pana przed śmiercią. Teraz więc, synu mój, posłuchaj mego polecenia, które ci dam. Idź, weź dla mnie z trzody dwa dorodne koźlęta, ja zaś przyrządzę z nich smaczną potrawę dla twego ojca, taką, jaką lubi. Potem mu zaniesiesz, on zje i w zamian za to udzieli ci przed śmiercią błogosławieństwa. Ale Jakub rzekł do swej matki, przecież mój brat Ezaw jest owłosiony, ja zaś jestem gładki. Jeśli się mnie dotknie mój ojciec, będzie wyglądało to tak, jak gdybym z niego żartował i wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa. Rzekła mu matka, niech na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie, tylko posłuchaj mnie, idź i przynieś mi koźlęta. Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze jakie miała u siebie, ubrała w niej Jakuba, swego młodszego syna i skórkami koźląt owinęła ręce i nieowłosioną szyję. Mamy słynną scenę oszustwa Izaaka. Zaraz przeczytamy dokładnie, w jaki sposób to oszustwo się odbyło. Zwracam uwagę na rzecz, że inicjatywa jest po stronie nie Jakuba, ale jego matki Rebeki. No i jak Pismo Święte oceni taką sytuację? Więc znowuż po pierwsze trzeba powiedzieć, że gdybyśmy w Księdze Rodzaju szukali jakichkolwiek pouczeń etycznych, to takowych nie znajdziemy. To nie jest tematyka tej księgi, to nie jest spojrzenie
tej księgi. Ludzie są oceniani, natomiast jest tu inne kryterium. To nie jest kryterium moralności czynów, natomiast pełnienia woli Bożej i bliskości człowieka z Bogiem. I co ciekawe, postawa Rebeki zostaje nie tylko nie jest tutaj potępiona, ale jest również pochwalona. I taką pochwałę można znaleźć w komentarzach żydowskich, w których też trochę szukałem, przygotowując dzisiejsze spotkanie. Otóż komentatorzy żydowscy odwołują się właśnie do wspomnianej wcześniej opowieści o tym prorockim widzeniu, o tym prorockim przesłaniu dla Rebeki, o dwóch narodach, które są w jej łonie, które wyjdą z jej wnętrzności, a jak się to proroctwo kończyło? Jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. I Rebeka zostaje pochwalona jako ta, która uwierzyła proroctwu wbrew naturze, można by powiedzieć. Jako ta, która uznała, że to proroctwo ma się spełnić, a zatem niezależnie od tego, jak wygląda rzeczywistość, trzeba postępować tak, jak mówi proroctwo. I jej czyn był niczym innym, jak wypełnieniem tego proroctwa, które usłyszała. Akt Rebeki nie jest zatem aktem oszustwa, ale aktem wiary w proroctwo. I to jest spojrzenie autora biblijnego, to jest spojrzenie też wielu komentatorów. Nawiasem mówiąc, jest tutaj również taki podskórny nurt w Księdze Rodzaju, który ukazuje, że jednak zło zostawia zawsze jakieś ślady i kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Jakub oszukuje swojego ojca przy pomocy skórek kozich, to ma być imitacja tego owłosienia jego brata. Natomiast jakiś czas później, myślę, że dobrze pamiętamy postać syna Jakuba, Józefa, który zostaje wrzucony przez braci do studni, następnie sprzedany kupcom arabskim. I co robią bracia? Mówią, że syn jego, ich brat, został rozszarpany przez dzikie zwierzęta, że została tylko jego szata zakrwawiona. Jakiej krwi używają bracia? Krwi koźlęcia. Więc tak jak Jakub oszukał swojego ojca za pomocą skórek koźlęcich, tak jego synowie jakiś czas później oszukali go przy pomocy krwi koźlęciej. A zatem to jest takie też bardzo, myślę, że ciekawe, że nawet obok tego głównego nurtu bardzo tak pozytywnie wartościującego biblijnych patriarchów, właściwie nawet bez potępienia ich przywar, można znaleźć takie fragmenty, że jednak ostatecznie dobro obraca się ku dobru, a zło może odroczone, może troszkę później, ale też w jakiś sposób wyjdzie na powierzchnię. Ciąg dalszy tej historii, no to jest opis już właściwego błogosławieństwa. Możemy zapytać się, dlaczego w tym momencie i czy nie wystarczyło to błogosławieństwo wcześniej. Otóż właśnie takie błogosławieństwo pierworodnego miało się wiązać z przekazaniem władzy, z przekazaniem ducha, z przekazaniem wszelkich łask ojca na tego wybranego syna. To jest trochę tak, jeżeli pamiętamy opowieść o Eliaszu i Elizeuszu, że Elizeusz prosi Eliasza, aby dwie części ducha Eliasza przeszły na niego. Dlaczego w tym momencie jest to błogosławieństwo? No bo wierzono, że w momencie, kiedy człowiek zbliża się do śmierci, no to jego duch, jego dusza nie jest już tak ściśle z nim związana i łatwiej ta cała władza, ta cała moc, ta cała łaska oderwie się i przejdzie na właściwą osobę. Może po prostu zobaczmy, jak taki rytuał błogosławieństwa wyglądał. Jakub wszedł do swego ojca, rzekł: ojcze mój, a Izaak: słyszę, któryś to jest synu mój. Odpowiedział Jakub: ojcu, jestem Ezaw, twój syn pierworodny, uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny i pobłogosław mi. Jest pierwszy etap, czyli prośba o błogosławieństwo. Izaak rzekł do syna:
jakże tak szybko mogłeś coś upolować, synu mój, a Jakub, na to Pan Bóg twój sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło. Wtedy Izaak rzekł do Jakuba, zbliż się, abym dotknąwszy ciebie, mógł się upewnić, czy to mój syn Ezaw, czy nie. Jakub przybliżył się do swego ojca Izaaka, ten dotknąwszy go rzekł, głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa. Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa, a mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze, ty jesteś syn mój Ezaw? Jakub odpowiedział, ja jestem. Drugi etap, wydawałoby się, po co on? Ta historia pokazuje, że bardzo potrzebny. Identyfikacja osoby, która ma otrzymać błogosławieństwo. Na prośbę musi zostać sprawdzone, czy ta osoba rzeczywiście ma prawo otrzymać to błogosławieństwo. Rzekł więc Jakub, podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił. Trzeci etap to jest uczta. Posiłek tego, który ma błogosławić. Z jakiego powodu ta uczta, poza tym, że jest to na pewno dobre wzbogacenie samego obrzędu? No, skoro ma przekazać swojego ducha, no to będzie się wiązało to z jakimś wysiłkiem, powiedzielibyśmy dzisiaj energetycznym. A dlatego musi się wzmocnić wcześniej. Jakub podał mu i on jadł, przyniósł mu też wina i on pił. A potem jego ojciec Izaak rzekł do niego, zbliż się i pocałuj mnie, mój synu. Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo, mówił. To jest kolejny etap, on nie do końca w tekście jest widoczny. Następuje objęcie osoby, która ma być pobłogosławiona, no i właściwe wypowiedzenie błogosławieństwa. Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niech Tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj Ci służą ludy i niech Ci pokłon oddają narody. Bądź Panem Twoich braci i niech Ci pokłon oddają synowie Twej matki. Każdy, kto będzie Ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie Cię błogosławił, niech będzie błogosławiony. Czego dotyczy to błogosławieństwo? No przede wszystkim płodności i pomyślności. Ta płodność, która była w Izaaku, ma być przeniesiona na Jakuba i to ma być znakiem też pomyślności, znakiem Bożego błogosławieństwa. Jest zawsze płodność i ta w wymiarze potomstwa, no ale też ta w wymiarze trzód, czy też pola. No, tu jest taka ciekawa uwaga, że to wspomnienie o woni pól wskazywałoby bardziej na kulturę rolniczą, a nie pasterską, więc być może jest to jakiś fragment pochodzący nieco z innej tradycji i połączony z tym wcześniejszym. Przychodzi Ezaw, Jakub zostaje zdemaskowany, ale nic nie da się już wrócić. Daj mi i mnie błogosławieństwo, mój ojcze. Ale Izaak odpowiedział, przyszedł postępnie twój brat i zabrał twoje błogosławieństwo. Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś krewnych jego sługami i zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu? Dlaczego wszystko zostało przekazane, to już wiemy. To jest przywilej pierworództwa. Ale dlaczego Izaak nie może cofnąć tego? Tu jest znowuż potrzebny jeden przypis dla nas, może niekoniecznie oczywisty, dotyczący wiary w słowo i bardzo poważnego traktowania słowa w tej kulturze. Nie zapominajmy, że jest to kultura, w której Bóg stwarza słowem i to słowo jest skuteczne. No, ostatecznie w pełni objawienia tym słowem okazuje się Jezus Chrystus. Natomiast jest to kultura, która bardzo głęboko wierzy, że słowo ma bardzo silną moc, no, dzisiejsi językoznawcy powiedzieliby performatywną. Znaczy ja wypowiadam i ta rzeczywistość się już staje. I nie ma możliwości odwołania, nie ma możliwości jakiegokolwiek powrotu. To zresztą jest wątek, który się pojawia nie tylko w tej księdze, bo mamy chociażby księgę Estery i rozkaz króla Asferusa, który wydaje nakaz wymordowania wszystkich Żydów. To zresztą jest opowieść związana z obchodzonym dopiero co świętem Chanuką. Okazuje się, że Estera, ukochana żona z haremu Asferusa, jest Żydówką, ale Asferus nie może odwołać swojego
prawa, chociaż Haman, którego podszedł, już został ukarany, już nie żyje. Co może zrobić? No tu jest takie salomonowe rozwiązanie. Wydaje drugi dekret, dający pełne prawo do obrony Żydom, a zatem zrównujący sytuację. To znaczy albo będziecie mordować i sami zostaniecie zamordowani, jest prawo pomsty, albo jest to prawo zawieszenia broni, no bo lepiej jednak nie mordować, skoro samemu może nas to spotkać. Część ludzi spotka taki los, w niektórych rejonach będzie to tak. To jest jedno z kilku miejsc, które bardzo jasno wskazują na tę nieodwołalność słowa. Księga Rodzaju, jak powiedziałem, jest to historia jednej rodziny, rodziny wybranej. Można powiedzieć, właśnie mówimy Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. To są ci wybrani, ale można zadać pytanie o tych, którzy są niewybrani. Co z nimi? Czy Ezaw, ale też Izmael, ale też i inni bracia Józefa są jakoś przez Boga pominięci, skoro nie mogą otrzymać ojcowskiego błogosławieństwa. I tutaj potrzebne są, myślę, dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, że akurat co jak co, ale w tej liście wybranych nie ma pierworodnych. Bo Izaak, owszem, jest pierworodnym synem Sary, ale prawnie pierworodnym synem Abrahama jest Izmael. Ponieważ Hagar jest niewolnicą Sary, a według ówczesnego zwyczaju dziecko niewolnicy, co jeszcze jest związane z takim zwyczajem, ten poród miał się dokonywać na kolanach pani i to był symboliczny akt adopcji, że to dziecko jest traktowane jako dziecko tej kobiety. Czy tak było, czy tak nie było, jest na pewno pierwszym synem Abrahama, nie Izaak, ale Izmael. Dlatego Bóg musi pouczyć Abrahama, który mówi, że będzie dziedziczył Izmael. Nie Izmael będzie dziedziczył po tobie, ale pierworodny, który się urodzi z Sary. Więc nawet sam Izaak nie jest tak z naturalnego prawa rzeczy tym, który powinien dziedziczyć. Podobnie tutaj. Jakub jest tym, który nie powinien dziedziczyć, a Bóg jednak jego wybiera. No i w końcu Józef będzie przedostatnim synem Jakuba. Więc pierwsza rzecz, o której nas tutaj poucza Pismo Święte, to to, że Boże wybory niekoniecznie pokrywają się z taką ludzką, zwyczajną logiką, że Bóg nie jest w żaden sposób zdeterminowany ani naszą konwencją, ani jakimś czasem naturalnym biegiem wypadków, ale wybiera tego, którego chce. No a co mimo wszystko z tymi, którzy nie są wybrani? Otóż są bardzo ciekawe sceny właśnie błogosławieństw tych synów niewybranych. Jest błogosławieństwo nad Izmaelem, jest błogosławieństwo pod koniec tej księgi w ogóle nad wszystkimi synami Jakuba i jest błogosławieństwo, które Izaak daje Ezawowi, daje się mu ubłagać i daje mu błogosławieństwo. Błogosławieństwo to z początku może wydawać się przekleństwem. Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z nieba. Błogosławieństwo to czy przekleństwo? Jak na razie wydaje się, że jest to przekleństwo, tak jak zresztą wydają się wyglądać losy Ezawa. Ale dalej. A gdy z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata. Więc powołanie twoje nie jest tym powołaniem, które sobie wymarzyłeś, które by z kolei naturalnej rzeczy miało tobie przysługiwać, ale nie jest to jedyne powołanie, nie jest to jedyna droga, która stoi przed tobą. Pan Bóg przygotował dla ciebie inną drogę. Będzie to droga wojownika. Nie lepsza, nie gorsza, inna. No, będziesz sługą twego brata. To zapowiada już to, że on jest, twój brat jest tym, który ma przywilej pierworództwa. Ale gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi. A więc błogosławieństwo czasem wymaga no właśnie trochę czasu do spełnienia. Chociaż z dzisiejszej perspektywy może wydawać się, że wszystko przegrałeś, to ostatecznie źle na tym nie wyjdziesz, ale musisz cierpliwie poczekać. I jest to co więcej odniesienie do bardzo konkretnego fragmentu z historii biblijnej, opisanego
w drugiej księdze królewskiej zapanowania króla Jorama, Edom, czyli ten naród, któremu patronuje Ezaw, wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. Wtedy Joram ze wszystkimi rydwanami poszedł do Sair. Kiedy powstał w nocy do natarcia, uderzyli na niego Edomici, którzy okrążyli go oraz dowódców rydwanów. Lud zaś uciekł do swoich namiotów. Edom zatem wyrwał się spod władzy Judy aż do dnia dzisiejszego, czyli do daty spisania tej części kroniki, która ostatecznie posłużyła autorowi Księgi Królewskiej. A zatem nawet jeżeli wydaje się, że dzisiaj twoje powołanie jest zaprzepaszczone, poczekaj cierpliwie. Bóg nie ma jednego powołania, Bóg nie ma jednego błogosławieństwa. Może błogosławić każdemu człowiekowi. No ale sytuacja taka różowa dla Jakuba w tym momencie nie jest. Jakub ściąga na siebie gniew Ezawa, który zamierza wręcz go zabić. W sposób naturalny wówczas pierworództwo jemu by przysługiwało. Rebeka ostrzega swojego syna, ale znajduje też pretekst do tego, żeby mógł z ojcowskim błogosławieństwem spokojnie opuścić kraj, no i uciec w bezpieczniejsze miejsce. Jaki może być powód? No, matrymonialny. Ważne bardzo, i to z perspektywy późniejszej historii, było coś takiego jak czystość zawierania małżeństw. Chodziło o to, aby nie łączyć się z Kananejkami, ponieważ prowadziło to niejednokrotnie do odejścia od judaizmu, do przyjęcia kultów bałwochwalczych. To szczególnie widać w Księdze Sędziów, ale też szczególnie w księgach, które powstały w związku z reformą Ezdrasza i Nehemiasza. Zakaz mieszania się, związany zresztą z wieloma takimi mocno ksenofobicznymi opowieściami. No, z tego powodu też musiała powstać Księga Rut, która pokazuje, nie wszystkie cudzoziemki są złe, jest to bardzo niesprawiedliwa ocena. Prababka króla Dawida była Moabitką i była umiłowana przez Boga i bardzo dobrze zasłużyła się dla całego narodu i jej wiara była taka, że wielu Izraelitów by jej wręcz nie dorównało. W każdym razie autor, który opisywał tę historię, jednak był raczej z tej tradycji, która chciała podkreślić, że nie należy mieszać się z mieszkankami Kanaanu. No to skąd wziąć żonę? No można powrócić do rodziny, do krajów rodzinnych, do Aramu, skąd pochodził Abraham i tam jego sługa Eleazar znalazł mu żonę Rebekę, więc Rebeka wpada na taki sam pomysł, żeby wysłać jej syna do jej brata Labana, żeby tam sobie znalazł jakąś żonę. Co więcej, Ezaw zostaje potępiony i to potępienie się bardzo często pojawia w komentarzach żydowskich właśnie za to, że wybrał sobie za dwie żony Kananejki. Jakub wyrusza i ma miejsce bardzo ważne wydarzenie. Sen Jakuba, myślę, że dobrze go kojarzymy, sen o drabinie łączącej niebo z ziemią. Ale warto wspomnieć o momencie, w którym Jakub wyrusza. No, teoretycznie jest tym pierworodnym. Jest tym, który wygrał wszystko. A tak naprawdę opuszcza ojca sam. Nawet pół sługi nie ma ze sobą. Nawet pół owcy ze sobą nie zabiera. Jest tym, który niby ma wszystko, a tak naprawdę niczego nie ma. I na tej drodze umocnieniem jest dla niego wizja senna. Kiedy Jakub wyszedł z Beerszeby, wędrował do Haranu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję Tobie i Twemu potomstwu.
a potomstwo Twe będzie tak liczne jak proch ziemi, Ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe, wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez Ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę Cię do kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał, prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł, o jakże miejsce to przejmuje trwogą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę i dał temu miejscu nazwę Betel. Żeby objaśnić ten fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, zacznę od końca, bo pierwsze wyjaśnienie jest tak naprawdę w ostatnim słowie. Betel. Betel to było bardzo ważne sanktuarium w Izraelu. Przez jakiś czas przebywała tam nawet Arka. Może nas to troszkę zdziwić, no bo chociażby z ksiąg prorockich możemy kojarzyć, że takim głównym sanktuarium była Jerozolima. To do Jerozolimy miano pielgrzymować. Nie znaczy to jednak, że nie było innych sanktuariów. Przez pewien czas, chociażby o tym świadczy Księga Sędziów, inne sanktuaria miały bardzo ważną rolę. Ten fragment też na to zresztą wskazuje. Natomiast w momencie, kiedy nastąpiło rozbicie państwa na Królestwo Południowe i Królestwo Północne, no to wówczas chodziło o jakąś centralizację. Król był w Jerozolimie, a zatem Królestwo Południowe bardzo jasno podkreślało nie tylko jedność religii, ponieważ czczą jednego Boga, a nie oddają czci Bogom obcym, ale też w tym jednym, jedynym miejscu. A zatem to, czego dokonywali liczni patriarchowie, liczni poprzednicy, czyli oddawanie Bogu czci w innych miejscach, było niejednokrotnie potępiane. To może wydawać się bardzo dziwne, że wtedy nie było, a tutaj jest. Ale co więcej, król Królestwa Północnego, Jeroboam, założył właśnie dwa sanktuaria, na południu Betel, na północy Dan. Powiedziałem założył, ale trzeba by raczej tutaj użyć określenia, utwierdził, ustanowił, podkreślił wagę, właśnie po to, żeby zrobić jakąś alternatywę dla Jerozolimy, aby ci, którzy chcieli oddać Bogu cześć, nie pielgrzymowali do Jerozolimy, no gdzie bardzo łatwo mogli zostać przeciągnięci na stronę konkurencyjnego króla. To Betel zresztą znajdowało się niedaleko Jerozolimy, a więc szczególnie mogło odciągnąć tych, którzy do Jerozolimy nie mieli aż tak daleko. To opowiadanie zatem mogło również służyć jako takie, które podkreśla, że Betel jest pełnoprawnym sanktuarium. A co trzeba zrobić, żeby sanktuarium było pełnoprawne? No trzeba je w odpowiedni sposób założyć. Nie będzie to, myślę, dla nas dużym zaskoczeniem, ponieważ no przynajmniej do niedawna taką logiką również rządził się Kościół katolicki, że podstawą do założenia sanktuarium są jakieś objawienia, najczęściej prywatne. No tutaj w Starym Testamencie mamy objawienie Boga. I to opowiadanie, najkrócej rzecz ujmując, ma stanowić legitymizację sanktuarium w Betel, że Pan Bóg objawił się, jeszcze nie byle komu, bo patriarsze, praojcu Jakubowi, a zatem jest to sanktuarium jak najbardziej pełnoprawne. W tym miejscu należało postawić stelę, czyli taki kamień, no i to było to miejsce, gdzie składano ofiary, potem ewentualnie można było to rozbudować. To jest najkrótsze wytłumaczenie tej sceny. Ale oczywiście można próbować trochę rozwinąć samą wizję. Spróbowano wskazywać podobieństwa tej drabiny do babilońskich ziguratów, czyli tych takich schodkowych świątyń. Próbowano również w różny sposób lokalizować. Na przykład midrasze próbują ten kamień, na którym spoczął Jakub, związać z kamieniem Moria, gdzie Izaak miał być ofiarowany Bogu przez Abrahama, a jest to również kamień świątynny w Jerozolimie, czyli to miałoby być takie potrójne miejsce, miejsce tej ofiary Abrahama z Izaaka,
miejsce, objawienie się snu Jakubowi, no i wzgórze świątynne. No jest to pewien problem geograficzny, bo Jerozolima to jednak nie jest Betel, więc próbowano tłumaczyć to w ten sposób, że w jednym miejscu stały stopnie tej drabiny, a szczyt był nad innym miejscem. Próbowano również w ten sposób tłumaczyć, posługując się gematrią, czyli przeliczaniem wartości słownej, wartości liczbowej słów. Żydzi stosowali w języku hebrajskim, nie ma osobnych liczebników, to są litery alfabetu. Można zatem bardzo łatwo przeliczać słowa na pewne liczby i na przykład szukać dwóch słów, które da się przeliczyć na tę samą liczbę. I na przykład drabina Sulam ma taką samą liczbę jak Synaj, a więc to byłoby odniesienie jakoś do prawa, do tego innego bardzo ważnego objawienia Boga. Co ci aniołowie tam robią? My dzisiaj powiedzielibyśmy językiem filozoficznym, że Bóg jest transcendentny. Natomiast język biblijny jest językiem konkretu, językiem niesamowicie obrazowym. Jeżeli chce się pokazać, że Bóg wykracza ponad ten świat, to znaczy, że nie można z Nim tak sobie normalnie porozmawiać, ale potrzeba pośredników. Tymi pośrednikami są aniołowie. Za pośrednictwem aniołów Bóg rozmawia z biblijnym patriarchą. No i w końcu mamy objaśnienie tej sceny poprzez Ewangelię. Jest to to, co nazwalibyśmy w lekturze biblijnej sensem pełniejszym, sensem, który nadaje lektura całej Biblii. To jest Chrystus, ponieważ w scenie powołania Natanaela słyszymy takie słowa z samego Chrystusa. Jezus powiedział do Natanaela: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Ostatecznie zatem tym pośrednikiem, tym, który łączy niebo z ziemią, jest Chrystus. I Jezus tutaj w sposób bardzo świadomy odwołuje się do zapewne dobrze znanego Natanaelowi, który znał pisma, fragmentu Tory. O tym, że to On jest tym spełnieniem tej wizji, On jest tym, który łączy niebo z ziemią. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, jedyną drogą do zbawienia. No a droga biblijnego patriarchy Jakuba zaprowadzi do Padan Aram, gdzie spotka swoją przyszłą żonę, ale myślę, że to jest dobry pretekst, żeby zrobić przerwę.